Dzień dobry. Jesteśmy w Wiktorowie. Taram, bam, bam, bam. Bam. To chyba za blisko. Za blisko? No. 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 Sratada. Jaka? Bardzo ciepła. Ciepła? Gorąca. Gorąca? To ja nie wchodzę. Co robisz? Siedzę. Czemu? Bo nie lubię stoję się upały. Fajny widok mam. Masz piękny widok, kochani. Super. No dobra, Kocie, gdzie jesteśmy? Teraz jesteśmy na Pieckach, w Chmielnikach. Tam gdzieś Chmielniki, a my jesteśmy na dzikiej plaży. No dobra, okej. Okay. I tak w temacie plaży i jeziora kręcimy dzisiaj filmik o? O Wiktorowie. No dobra, z jakiej okazji byliśmy w Wiktorowie? Byliśmy... Był wyjazd firmowy. A z kim? Z... firmy Deret. No dobra, czyli... która się znajduje na Wojska Polskiego 8. Dobra, robimy reklamę mojemu tacie. Tak. Okej, okay, no to dobrze, to teraz opowiedz trochę o tym wyjeździe, pod kątem tego, jak ci się podobał ośrodek, jakie ma tam udogodnienia, jakie atrakcje. No najpierw, że bardzo fajny ten ośrodek i w tym ośrodku zawsze bywają się kolonii. Mhm. I my tam wyjątkowo mogliśmy i użyć. I tam tylko wyjątkowo, tak. Mhm. Można, jeśli... Tylko jeśli masz firmę? Można zgodzić albo nie. Jeżeli znamy się z właścicielami. Więc bardziej pod kątem kolonii. Czyli tak naprawdę dzisiaj możemy polecić rodzicom, którzy wysyłają swoje dzieci ten ośrodek, ponieważ... Tak, było tam bardzo dobre takie warunki pokojów. Ilu osobowe są pokoje? My byliśmy w dwuosobowym, ale jeszcze bywają... Ile tam było? Cztery... To była dwójka pięć, połączona z siedem, piątką. Siedmiopokojowy. Siedmiosobowe. Ale w tym wtedy były dwie sypialnie. Tak. No dobra. Ale bardzo dużo sprzętu. Jakiego? Sprzętu firmy Chris. Sprzętu firmy Chris. No, na przykład kajaki, jakieś trampoliny na wodzie, taka mała plaża, duże... Dostępna tylko dla ośrodka. Tak, duże... jest plac zabaw, na przykład dla gry w siatkówkę. W koszykówkę nie można grać, bo nie ma koszy.
Ale jest dużo zieleni oprócz dużo tego. Dużo zieleni, duże nawet jabłki, śliwki. Mhm. I bardzo fajnie. I zadbane. A jak zaplecze gastronomiczne, jedzenie? My jedliśmy akurat śniadanie. Było taki bardzo dobry... Taki podstawowy, ale szwedzki, stół. Mhm. Tak. I dostępność też grilla. I taki zbudowany grill na stalo. Za jakieś pieniążki go można rozpalić samemu, albo żeby rozpalił pan za środka. Bardzo fajnie. Dobra. Nie trzeba wozić z sobą ni zapalki, ni węgli. Tylko jedzenie. Okay. Można zrobić ognisko. Samemu nawet. Tak. Wieczorami przypływają lebiędzi. My widzieliśmy parę i pięcioro albo siedmioro. Rodziców i pięć małych. Tak. Dobra, czyli podsumowując, no nie możemy tam się dostać raczej indywidualnie sami, raczej ewentualnie zaprzyjaźnione firmy, albo można tam wysłać dzieci na kolonie. I podsumowując, całe zaplecze, zarówno sportowe, jak i lokalowe i gastronomiczne, zdecydowanie polecamy. Tak. Okej, dobra. To idziemy się kąpać. Super. Kąpajmy się.